Halo, halo, raz, dwa, trzy. Halo, halo, mordewalo. Z tej strony to mili, słuchajcie. I to te robaczki walą w mordę. Lecimy sobie dalej. Blighttown w poprzednim odcinku całkiem nieźle nam poszło, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Teraz czeka nas ta gorsza część. No i cóż. Zobaczmy, czy wszystko jest w odpowiednim. Dusze mamy wydane. A, bo byliśmy tutaj u wiedźmy Quilliany. Słuchajcie, pierwsze co musimy zrobić, to pozbyć się troszeczkę tych robaczków. A ustaniemy sobie tu, niech one sobie tu wszystkie podlecą do nas fajnie. Super. Trochę tam namieszałem, słuchajcie, no mylą mi się niektóre te kwestie, niektóre te postacie. Tam oczywiście zabiliśmy tego upiora, to była chyba Mildred. Też już zapomniałem, miałem zwrócić na to uwagę w tym filmie i widzicie, też się nie przygotowałem. Ona tam bodajże, słuchajcie, w... Będziemy mogli ją przyzwać, ja po prostu sobie sprawdzę dokładnie. O, standardowo, zajebiście. Tak jest. Dokładnie jak ona tam się nazywała. Nie wiem dlaczego Beatrice mi wlazło. Chyba w dwójce nazywała się, tak wiecie. Te części tak się wszystkim miało. A słuchajcie, tych historii, tych questline'ów jest tak dużo. I tak naprawdę, no grę możemy przejść naprawdę na wiele różnych sposobów, uwierzcie mi. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego na przykład za jednym zamachem. No trzeba tą grę przechodzić etapami. No ja będę się starał, będę się starał na pewno questline Rycerza Zastory dokończyć. No bardzo mi na tym zależy, bo mi się nie udało po prostu. On zginął mi w poprzedniej wersji. No questline oczywiście z Katariny, tak? No zobaczymy jak to wyjdzie wszystko, zobaczymy ile się uda. Każda postać NPC ma jakąś swoją historię opisaną. Jest tych informacji dosyć dużo. Także to nie jest tak. Słuchajcie, no co robię? Sami widzicie, pozbywam się cały czas tych robaczków. Ze względu na to, że jakbym tam, słuchajcie, poszedł na tą górę się wspinać, to te robaczki cały czas by do mnie leciały, tak? Także bardzo dobrym sposobem wychodzicie z ogniska, słuchajcie, skręcacie w lewo i poczekać chwileczkę, poczekać, pozbyć się tych przeklętych robaczków, bo naprawdę, uwierzcie mi na słowo, oczywiście są gracze, którzy zaraz powiedzą, o co to tam, ja tam wchodzę, wszystkich zabijam, no tak, no, są, ale takich graczy jest naprawdę znikomy procent, a większość po prostu... O, widzicie? Znowu mam pierścień Havela niemożliwy. Teraz niedobrze, bo musimy się... No dobra, spróbujmy tam. Aha. No ma jakieś tam uderzenie, słuchajcie. Mniejsze, większe, ale jednak ma. Zaraz się uleczymy. No, widzicie, już praktycznie 10 mi zeszło i tam kilka zdobyliśmy, także no idzie, no. Mówię, najlepszym sposobem jest przynajmniej te 15 sztuk, żeby posiadać, jak tu się idzie, tych kępek, no i przynajmniej kilka od tych toksyn, tak, no bo to jednak... Bum! Patrz, hamidło. No dobra, jak ty tak, to ja tak. Ładnie go trafiliśmy. Chyba już będą w miarę wszystkie. No, możemy się chyba śmiało powoli posuwać. Ciach, 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 ciach. No co jest? Dobrze. Tu mamy jednego. U góry jest drugi. On chyba spadnie. Nie, będzie tutaj nam. Czy my chcemy do niego schodzić? Na pewno chcemy go zabić tutaj, żeby nam nie przeszkadzał. Rozejrzyjmy się dokładnie. No i fajnie, fajnie. Robaczki są zniszczone.
To jest bardzo, słuchajcie, bardzo ważne. Czy on będzie nas tu... Plujka oczywiście się odzywa. Słyszę, aha, sami się waliliśmy tutaj do niego. To dobra. Sorki. Tu była znajdźka, zebraliśmy w poprzednim odcinku. Bardzo dobrze, bo pewnie bym o niej zapomniał, znając życie. Później trzeba się było wracać. Ładnie zaskoczył do nas. Użyjmy tego Estusa, żeby tutaj niepotrzebnie nie ryzykować. Różnie bywa. Ja już też tak nie pamiętam. Tam chyba nic nie ma, nie ma sensu iść. Tam spadliśmy zresztą przed chwilą. No dobra, idziemy powolutku, żeby nie przedłużać. Większość robaczków mamy wybitych, także możliwe, że powiedziałem większość, możliwe, że to nie będzie tak źle szło. Obawiałem się tego Black Town strasznie, na razie to jakoś idzie, ale jeszcze daleka droga do sukcesu. No dobra, dobrze było jakby spadły te, bo naprawdę to nie jest nic fajnego, jak one się tak za nami ciągną, nie wiadomo dlaczego. No ale dobrze. Mamy tam jakąś znajdźkę, już widzę z daleka. Proszę bardzo. A, wędrowiec. O, jest Falcjon. Nawet nie wiedziałem, że tu możemy znaleźć. No, proszę bardzo. Może wiedziałem, ale nie pamiętałem, dlatego tak się tam srałem, żeby on mi wydropił z tych szkieletów cudownych. Zaraz, zaraz, wróć. A co my tutaj dalej? Nie możemy iść? To w takim razie tu musi gdzieś wejście na górę być. Okej. Dobra, no i wchodzimy sobie powolutku, powolutku. Rozglądając się, czy jakieś robaczki do nas nie lecą. Czy tu coś jest? Czy my coś tu możemy kopnąć, rozwalić? No dobrze, dobrze, dobrze. Czasami czuję się, jakby to był pierwszy raz, kiedy przychodzę, bo jednak... Jak już mówię, sporo czasu upłynęło, jak się przychodziło, a grało się w inne części. Coś tam, jakiś potwór. No dobra, wejdźmy szybko. Może uda się go od razu tutaj wam ciachnąć. Dobrze, że nas nie zrzucił tam. Coś jeszcze słyszę. Nie fajnego. Dobra. W ostatniej chwili się zorientowałem, że jednak, no odczep się, żeż ty, mordę. Dokończąc wątek, jak zwykle, słuchajcie, no jednak się to wszystko już myli, te wszystkie historie, no jednak jest to dość sporo tego i jak się przychodzi na świeżo, czyli jakbym tam, nie wiem, jakieś tam dwa tygodnie, czy tygodnie temu, może miesiąc sobie na przykład pyknął taką szybko rundkę, no to myślę, że bym był o wiele lepiej przygotowany, ale z drugiej strony, no, komu by się chciało? Najpierw na górę, czy najpierw w bok? No dobra, idźmy tutaj. Czy tutaj nas czeka jakieś niesamowite wyzwanie? Wszystkim, co tam jest na dole, czy ja tam muszę schodzić, są podstawowe pytania. Rozejrzyjmy się. Nic tam nie ma, tam jest napis, czyli... Aha, słuchajcie, to jest ta skrzynka przy ognisku, widzicie, tam jest skrzynka otwarta, czyli już jest wszystko jasne. Czy ja tu mogę się jakoś dostać tędy? Na to wygląda, że nie, słuchajcie. Żeby to była kolejna podpucha tylko. No bo zobaczcie, tu jest wejście i to wejście tak naprawdę do niczego nam nie prowadzi. Tam niby moglibyśmy dojść. Czy nam to coś da, to dojście tam? Absolutnie nic, no. No dobra, czyli mamy kolejną podpuchę, tak? No bo tu nie ma drabinki. Tu jeszcze zajrzę. No nie ma, no rzeczywiście. Tego nie pamiętam, słuchajcie, naprawdę. Nie chcę jakiegoś babola strzelić, no bo mówię tutaj o gdzieś tam spadnięcie czy coś. Naprawdę bardzo łatwo. Sami widzicie, że to jest dość wysoko już. Wchodzimy sobie na górę. Tu chyba się... Aha.
Aha, no i tutaj coś mamy. No i sobie wejdźmy tam przez to białe światło. Tu nie jest boss na pewno. Spadł nam. Spadł nam. To nie było fajne przejście. Sporo ich tam jest. Nie wiem, w którym miejscu, skąd one walą. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam sobie pospadają te plujki. No dobra, idźmy tu. Czy tu jest jakiś mobek, który nas zaatakuje? Słuchajcie, znowu jest taka sama sytuacja, że widzieliście? Postać nie wiadomo czego. Nie chciała nam się po prostu... A jest, jest, słuchajcie, jest. Oj, jest. Oj, oj, oj. No, powiem tak, w dość niebezpiecznym miejscu, no wyobraźcie sobie, że on na nas rusza tutaj, bardzo szybko by nas zwalił, podejrzewam, tutaj stąd, jakbyśmy próbowali tu go unikać. Przestrzegam od razu, jak ktoś ogląda, czy kiedykolwiek będzie przeglądał. No to mi to ładnie poszło, już trochę nabieram takiej ogłady. Tam jakiś biegnie do mnie, już widzę stąd, słuchajcie. Już troszeczkę pamiętam kojarzyć. Tu będzie chyba ognisko pod mostem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przy tym ognisku nie będziemy raczej odpoczywać. No idzie, biegnie. Poczekamy tu sobie na niego, wiecie, chwileczkę, bo nie chciałbym na tych schodach z nim walczyć. Nie wiem, ile ich tu jest. Wydaje mi się, że oni są w miarę jacyś silni. Dlaczego ten backstab mi nie wchodzi? Zastanawia. Aha. Może źle podchodzę. Spróbuję jeszcze raz, dobrze? A nie. No dobra, mniejsza z tym. Co on rzucił? Rewelacyjne urządzenie. Zabójczy, złamany miecz. Trochę bliżej mikrofon ustawię, bo żeby tego marudzenia trochę było słychać. Czy ja tam coś mam? Nie. No dobrze. Idźmy sobie dalej. Tam jest ten, co pompuje te robaki. Czy ja mogę jakoś do niego dojść? Słuchajcie, ja sobie pozwolę jeszcze raz, przepraszam bardzo, wrócić, bo mam wrażenie, że coś mi tu umknęło. Nie no, na to wygląda, że tutaj gdzieś do niego nie ma przejścia. No jakoś można dojść do niego, tak? Dobra, idźmy, najwyżej się wrócimy, no. Gdzieś jest dojście do tego robaka. Zobaczcie, te wszystkie wejścia tutaj na te... Zaraz spadnę, nic nie widzę. A widzicie? I teraz co? Ho! Widzieliście to, tak? Widzieliście to samo, co ja. Po prostu czasami jesteśmy tutaj... Coś znowu słyszę. Tylko ten robak. Chciałbym się dostać do tego robaka po prostu i go zabić. Możliwe, że to jest ten. Zobaczcie, tam jeszcze jakieś znajdźki są. Tak... Już ktoś nas tu próbuje zabijać. Och, och, och. No nie było to fajne na pewno. Nie przepadam za to częścią. Naprawdę, uwierzcie mi na słowo. Czyżby następny mobek do nas leciał? Tu jest chyba przejście do tego robaka. Tak, zrobimy sobie tego robaka i dopiero pójdziemy tam na lewo po te znajdźki spróbować się dostać. Zobaczcie... To jest, jesteśmy pod tym mostem całym, tak? Zobaczcie, ile tu jest pieprzenia. Za przeproszeniem. Tak, to będzie chyba tutaj. Rozbijmy sobie część. Mam nadzieję, że tu jakiś super mob na mnie nie wyskoczy. Już nie pamiętam. Tam jest jeden. On do nas tu wejdzie, podejrzewam. Musimy poczekać na niego, no bo nie chciałbym z nim walczyć na schodach. No właśnie, to całe Dark Soulsy. To są właśnie całe Dark Soulsy. Nic dodać, nic ująć. Pułapka na pułapce. Także temu panu już podziękujemy.
No dlaczego nie lubię Bloodtown? No wystarczy sobie zobaczyć te przejścia. Słuchajcie, to wszystko jest takie naciągane delikatnie. Delikatnie to jest mało powiedziane. Nie dość, że są delikatne lagi. Obawiałem się tej części. Miejmy nadzieję, że to nam jakoś zejdzie. Aha, no i jest ten robaczek, słuchajcie. On chyba jakoś piromancję wdropi, jak go zabijemy. Także zaraz zobaczymy zresztą. Znaczy, on nie tyle dropi, co pilnuje. Wewnętrzna moc. Wewnętrzna moc. No, piromancja jak piromancja, słuchajcie. No może pokażę. Chyba to nie jest nic ciekawego. Czy ja mogę? A nie, tu jest opcja tylko. Wewnętrzna moc. Co nam daje wewnętrzna moc? Zwiększa siłę wytrzymałość kosztem PZ. Tak, potężna moc. Pochłania siłę rzeczową, jak wszystkie niebezpieczne zaklęcia przez pozostałe. No, mamy więcej siły, więcej wytrzymałości, ale zabiera nam życie po prostu, tak? Słuchajcie, tu był ten robaczek. Czy my tam dalej możemy iść? Nie. Spadniemy i zginiemy. Nie próbujcie w ciemno skakać tutaj. Zapewniam was, że to nie jest nic dobrego. A, tu jest. Myślałem, że to po prostu tędy żeśmy szli do robaczka, tak? Dobrze ja mówię? Czy ja dobrze mówię? Nie. Tu żeśmy wychodzili. No dobrze. Dobrze, wiemy gdzie jesteśmy. Robaczek został zabity, tak. Tu jest to, tu jest drabinka, tu jest następna. Teraz musimy zdecydować, ale pójdziemy sobie tam po te znajdźki. Dobra, tylko nie wiem, czy to się tędy robi akurat. No mam, słuchajcie, wielką nadzieję, że znowu coś spadło. Jeszcze sobie raz tam zajrzę dla pewności. Czy ja tu na pewno wszystko zebrałem? Były jakieś walki. Ach, tu wszędzie jakiś jest problem z podejściem, coś nas blokuje, coś nam wadzi. Wszystko sprowadza się do tego, żebyśmy sobie gdzieś tam spadli. Próbowali coś ominąć i w tym momencie jest boom. O proszę. A pan co tutaj? To tarcze, słuchajcie, bo też nie powiedziałem, ze wzorem trawy. Ja znalazłem oczywiście za tym czarnym rycerzem w lesie Darkwood, co wydropił mi to halabardę, tak? Bo też chyba nie wspomniałem o tym, a nie zwróciłem wtedy uwagi na to, byłem podniecony tak to halabardo strasznie, że zapomniałem o tym znalezisku, czego pilnował ten rycerz, tak? I w ogóle o tym nie wspomniałem. Niestety. Dobrze, słuchajcie, mamy tu. Tu jest tak fajnie, tam jest do dupy, robaczek jest zabity, tam jest most. Tu możemy chyba zejść, nawet zeskoczyć. Ale my nie będziemy tego oczywiście robili. W sumie tu nic nie ma, słuchajcie. Tutaj ja wszystko zrobiłem, tak jak należy. Moim zdaniem. Ale zejdźmy sobie tędy normalnie. Nie wiem, potrzebne ryzyko, nie będę tutaj udawał. Chociaż na pewno można tam zeskoczyć. Ale tu jest drabina, którą możemy sobie spokojnie tam wejść też, także wolałbym najpierw użyć tej drabiny. Zresztą tu też się gdzieś czają pieski. Znowu coś zginęło nam. Bardzo dobrze. Czym więcej takich. Czy ja do. A, to jest chyba te drugie wejście po prostu, bo już się przestraszyłem, że ja tam muszę iść i znowu walczyć z tymi robaczkami. No mamy jakieś znalezisko, zobaczymy co to jest. Dusza dumnego rycerza. Rozwalmy to tutaj, tu możemy coś zaskoczyć. Nie będziemy ryzykować jakichś skoków, słuchajcie, tu nie o to chodzi, żebym ja tu.
Fisiował. Tu jest drabina na dół. Chyba bardzo ważna drabina. Chyba muszę tędy zejść jednak. O ile mnie... Tu jest chyba zejście pod ten most. Nie pamiętam, czy to akurat tu się to zdobywa. Mój piesio mnie tu trochę atakuje. Ale chyba tak. Chyba właśnie tutaj to jest to, co ja myślę, że to jest to. Niektórzy nie doceniają tego znaleziska i po prostu je omijają. Tymczasem ja odkryłem bardzo wartościową rzecz w tej tarczy. Już mówiłem o niej, tarcza orła. Ona się bardzo przydaje do czego? Do walki z Orsztajnem i Smogiem. Dlaczego? Już mówię i już pokazuję. Słuchajcie, no... Co tu mówić? 75 od błyskawic, 95 fizyczne. Przepraszam bardzo najmocniej. Przepraszam bardzo najmocniej. Ja sekundkę dosłownie mam bardzo pilny telefon, a jestem w trakcie nagrywania. No halo? Odzwonię później po prostu. Słuchajcie, już wracam, sorki najmocniej. 75 od błyskawic, baby. Tak, 95 fizycznych i stabilność 70. Słuchajcie, za co odpowiada nam stabilność, bo ja też tak no, nie wytłumaczyłem tego. Zresztą jakbym miał wszystko w najdrobniejszych szczegółach tłumaczyć, słuchajcie, no to przynajmniej 2-3 godziny by trzeba było krok po kroczku wszystko objaśniać, tak? No myślę, że do pewnych rzeczy gracze sami sobie mogą dojść, nie trzeba tutaj aż, przepraszam, tak... skrupulatnie wszystkiego. No stabilność nam, czym wyższa ta stabilność, tym mniej nam zabiera tej energii, jeżeli blokujemy, tak? No i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że to jest jedna z lepszych tarczy w tej grze. Tu znaleźliśmy też smoczo tarczę, słuchajcie, obrażenia znowu od ognia, tak? Czyli mamy 3-4 nawet bardzo dobre tarcze. Tu mamy od magii herbowo, już znacie. Od ognia znaleźliśmy, gdzie znaleźliśmy, jak zabiliśmy tego smoka, który tam wisiał nad tą przepaścią i żygał tymi, że tak powiem brzydko, różnymi toksycznymi dziadostwami, tak? Na nas. I żeśmy go tam, ten łatwy smoczek, także też warto go zabić, bo ta znajdźka, którą znaleźliśmy, to właśnie ta smocza tarcza tam. No i tutaj mamy orlo tarczę, o której już mówiłem. No 70 stabilność, słuchajcie, od błyskawic. Naprawdę, naprawdę warte uwagi znalezisko. Przydaje się, mi przynajmniej na pewno się przyda i na pewno z niej korzystam. Nie wiem, może niektórzy walczą inaczej. Ja akurat mówię, jestem zwolennikiem walki tarczo. No i będę z tego korzystał, tak, no co tu mówić więcej, no. A dobrze, wchodzimy sobie tutaj. Tu trzeba uważać, żeby nie spaść. Tak. Tam idziemy chyba dalej. Czy my tu możemy przejść? Zaraz, chwileczkę. Tu możemy spaść na głowę, co najwyżej. Tu kolejna jakaś dziwna sprawa. Zobaczcie, zobaczcie, jak tu się chodzi. To nie jest to, żebym ja się czepiał specjalnie. Tam mamy wszystko ogarnięte, tak? Nie dość, że jest ciemno, niewyraźnie. Tu powinny być pieski, słuchajcie. Tych piesków nie ma. Chyba, że one będą tam dalej. Mam nadzieję, że one spadły. Tu są pieski ziejące ogniem. Gdzieś na tym moście, tam jest znajdźka. Chyba jeszcze dalej będą, wiecie, tam. One tam bardziej przy tym ognisku gdzieś były, tak mi się wydaje. Coś słyszę znowu, nikt nam na plecy nie idzie. No musimy tutaj wyczekać spokojnie, pokręcić się. Nie ma co tutaj ryzykować specjalnie, uleczmy się do końca. Nie wiem, gdzie te pieski są, możliwe, że one spadły. Możliwe, że gdzieś się tuczają na mnie. Są szybkie, tak, no i potrafią zrzucić po prostu człowieka, tak, w czasie walki. Zaraz zobaczymy zresztą. Jest ognisko. No, chyba nam te pieski spadły i to bardzo mnie cieszy, słuchajcie. Gorzej dla ewentualnego zainteresowanego, bo nie będzie widział. Ale mówię, one gdzieś tu na tym moście są i... Naprawdę nie jest to fajny przeciwnik, jak wiecie. Są bardzo szybkie. Jeden zieje ogniem, drugi cię atakuje, stonuje. I to tak o pół dupy
potrzaskać idzie. Poniszczymy sobie tu to wszystko. Bardzo spokojnie musimy podejść, bo słuchajcie, to jest końcóweczka i nie chciałbym tu popełnić jakiegoś błędu. Naprawdę bym się zdenerwował. Czy tam coś jest? Nie ma tam nic. Jeszcze spokojnie tu sobie przejdę. Tam jest jakaś znajdźka, okej. Tam sobie przejdziemy zaraz. Ojej, żeby tu nie dać dupy. No nie będę odpoczywał przy tym ognisku, bo... Z drugiej strony, jak nie odpocznę przy tym ognisku, a nie daj Boże spadnę, czy popełnię jakiś błąd, no to wszyscy wiedzą, czym to się skończy dla mnie, tak? Holender, boję się, Jeziuniu, boję się, dobra, tam nie przyjdziemy, słuchajcie, idźmy sobie tutaj. Ale z drugiej strony, no widzieliście to? No deska leżąca chciała mnie zepchnąć na dół. Dobra, zejdźmy sobie tutaj tędy. Aha. No dobra, nie zejdźmy sobie tędy. Tutaj sobie zrobimy stanowisko bojowe. No, no cóż, no inaczej nie da rady tego, tak? Trzeba jakoś to... Krok po kroczku. Idzie następny. Chodź. One potrafią, słuchajcie, złapać, skoczyć na głowę i nieźle narobić, że tak powiem, bałaganu, tak? Także też trzeba na nie uważać. Czy my tu schodzimy na dół? Tak. No jak sami widzicie, jest dość dużo tutaj. Tego wszystkiego, o Jezu, obawiałem się, że to właśnie jest tutaj. Dlaczego to nie jest w dwójce, te ruszające się mosty, słuchajcie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Czy ja stąd gdzieś wejdę coś? Nie, tu jest tylko tutaj. No dobra, słuchajcie. Coś jeszcze na mnie idzie. No boję się tutaj tych, żeby nie dać ciała. Może lepiej było odpocząć tutaj na tym, przy tym moście. Co tu jest za znajdźka? Kiepka fioletowego obchu razy 3. Dalej nie idziemy absolutnie, zresztą tam nic nie ma. Zobaczcie, tam jest ciemno, szaro i ponuro. Odwracamy się. Delikatnie, no. Rokuś, bo ja się wezmę za ciebie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie? To nie to, że ja nie chcę spaść. I są pieski jednak. Lak oczywiście przy okazji. Ziejący pies ogniem. Lak, no wszystko naraz. Wszystkiego mamy tutaj po trochu. Są te pieski. A, bo ja muszę. Jest następny. Jeszcze jeden? Czy on tylko taki dźwięk wydał, bo już się... Wiecie co? Czyli w takim razie, słuchajcie... A nie, bo to są chyba inne dodatkowe te pieski. Delikatnie, panie Tomaszu. Wszystko powolutku. Bez żadnych... No, ale jak mam zrobić to powolutku, jak tu są takie lagi? Co, tam nie musimy iść po nic, tak? Tu żadnej znajdźki chyba nie ma. Nie widać tu, żeby coś się świeciło. Czyli to jest taki... Tam zginiemy. Tutaj... Coś, jakieś rozbicie czegoś. Jezu, jakie lagi. Zobaczcie. Zobaczcie, to jest niewiarygodne, że gra przy takich wymaganiach. No, to jest całe Bloodtown, niestety. No, jakby wychodziło, chyba będziemy musieli tędy wrócić, tak? Tam jest coś napisane, to jest bezcelowość absolutnie, żeby tam iść. Czy tutaj się coś zrzuca? Nie.
No boję się. No dobra, idźmy, no jak zginiemy, no trudno, no mam nadzieję, że jakoś się uda nam tutaj przebiec po tych ruchomych. Jest, jest, jest. No to już jest pół biedy, słuchajcie. Tak naprawdę, czy ja wiem, czy tam się opłaca iść po to duszę, jeżeli macie przy sobie dużo dusz i idziecie po to duszę, tak, giniecie, mając na przykład tam, nie wiem, 20 tysięcy dusz czy coś i bierzecie pod uwagę to, że trzeba tu wrócić jednak, tak? Całą tą trasę trzeba zrobić od nowa i być może zginiecie w drodze tutaj. No to można sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy jest w ogóle sens? Czy jest w ogóle sens? Tam jest jeszcze znajdźka, wejdziemy sobie tam zaraz. No dokończymy, dokończymy to, jakby nie patrzył, to całą część, żeby... Dobrze, tędy przejdźmy. Tu chyba jakieś potworki znowu nas czekają, jakieś walki jeszcze. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak. Co najgorszego może być? Zrzucenie. No dobra, chodźcie, pany. O, jest ich tam trochę. No, zaczekamy, zejdą do nas. Musimy się obawiać tego zrzucenia, tak, no bo jednak, słuchajcie, no... Cios gdzieś tam ten, no i nas zrzuci gość. Jeszcze jeden chyba jest. Miejmy nadzieję, że uda nam się to wyzbierać jakoś. No chodź, chodź, chodź. Ojeju. No powiem szczerze, gdybym teraz zginął, to bym się lekko zdenerwował. Mam nadzieję, że to się nie stanie, chociaż jeszcze tutaj mamy... Zobaczcie, zobaczcie, co tam jest. Co tam, kuźwa, jest jeszcze? A jest... To jest to... Plujka. No wszystkiego po trochu, tak, tak naprawdę. Może uda nam się go strząchnąć. No i co? No co jest, kurwa? No coś niesamowitego, no widzicie, no. No nie będę tego komentował, dlaczego ja go nie mogłem w żaden sposób trafić. No tak często strzela tymi plujkami. I teraz macie obraz tego, dlaczego tak ostrożnie podchodziłem do tych plujek. Tam olejemy go na razie po prostu, bo bez sensu. Dlaczego tak ostrożnie podchodziłem do tych plujek w poprzedniej części bodajże. Jak ja tam się dostanę ogólnie? Spokoił się trochę, dobra, dobijmy go. Gdyby zaczęły do nas strzelać, słuchajcie, dwa na raz albo trzy w jednym czasie, no to możecie sobie tylko wyobrazić, jak to wygląda sytuacja. Dobra. Czy tam jest jakaś wartościowa znajdźka? A będziemy wiedzieć. Powiem tylko tak, więcej szczęścia jak rozumu miałem w tej chwili, jedyna dobra rzecz, no dobra, idźmy, miejmy nadzieję, że nie zginę, please, please, please. Jednak wolę katakumby, powiem wam, pomimo tego, że to jakoś idzie, słuchajcie, to naprawdę, już tak naprawdę powinienem nie żyć. No jakoś mi się poszczęściło, że spadłem tutaj, troszeczkę mnie zsunęło w innym kierunku, a nie tam w to, że tak powiem, tam jest taka dziura. Pułapka na pułapce, tak. I tak blisko jesteśmy w sumie już
celu i pomimo tego sami widzicie, jak można. Tam jest ta znajdźka. Słuchajcie, czy ja tam chcę koniecznie kombinować na siłę? Przejdźmy jeszcze tutaj. Możliwe, że to nie tamtędy w ogóle ja muszę iść. Bo to naprawdę... Chociaż nie. Tu jest tylko tędy. Dobra, ja już wiem, jak się tam dostać. Okej, okay. Zbierzemy to, żeby pokazać, że nie jesteśmy dupą wołową i potrafimy wybrnąć z trudnej sytuacji. Co mi tak życia zabrało? Ja już nie mówię o tym gościu tutaj, który czatował na nas, tak? Tam. A dlaczego ja go nie zauważyłem? Czy ja tędy w ogóle przychodziłem? Wiecie, tu jest strach na każdym kroku się czai. Czyli tu musi być... Po jakiego grzyba ten gościu tu jest? Czy tu jest jakieś zejście? Możliwe, że tam się gdzieś schodzi. Dobrze. Przejdźmy sobie tu znowu tędy. Dusza. Tu żeśmy wpadli, tak? I zobacz. Ach, żeby tylko zrzucić, żeby tylko zrzucić. No to jest taka lokacja cholerna, słuchajcie. Tak się trzeba pilnować na każdym kroczku. Tak, tam żeśmy wpadli, a potrzebujemy wejść tu na tą drabinkę. Dobrze, ja mówię, dobrze chyba. Czy tędy, tak. Czy tędy, tak jak najbardziej. Czy tutaj, tak jak najbardziej. Strój cienia, maska cienia. Czy pod spodem coś mamy jakoś znajdźki jeszcze? Chyba tak. Zejdźmy sobie delikatnie tu. Tak. Słuchajcie, dusza dumnego rycerza. Czy to jest wszystko w tej lokacji? To jest wszystko w tej lokacji. Tu jeszcze mamy jedno znajdźkę z tego, co widzę. Delikatnie sobie podejdziemy. Mam nadzieję, że tu mnie też dusza dumnego rycerza. Czy w tej lokacji, w tej takiej części tutaj, że tak powiem, bardzo niewygodnej. Chciałem zrobić, słuchajcie, przewrót i nie wiem, dlaczego mi nie wyszedł. Widzicie, to jest takie... Czasami po prostu na siłę pechowe. No ale dobra, no. Jakoś tutaj żeśmy się uporali z tymi znajdźkami. Widzicie, jest skręcenia. Nie da rady po prostu tej znajdziek sobie od tak wejść, zebrać, iść dalej po kolei wszystko. To jest taka lokacja, której nie zrobimy po kolei. Ha! A to ciekawe. Tam jest znajdźka. Co to jest i do czego ma służyć? Nie mam zielonego pojęcia. I wiem, jak się po nią skacze i wiem, co to jest. Dobra, i nie będziemy po nią skakać. Powiem dlaczego za chwilę. Nie pamiętam, co to jest. Musiałbym sprawdzić. Nie, to jest jakaś broń. I to jakaś broń, której na pewno na 100% nie będziemy używać. Mieczyk, sztylet, nie wiem, co to jest, już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że na pewno zginąłem skacząc tam. Tam jest napis, jak widzicie, koło tej znajdźki, gracz podpowiada. Tam trzeba wykonać skok dość daleki, dość trudny. Na samym końcu trzeba się wybić tej deski. Jeżeli źle się wybijemy, to po prostu spadniemy, tak? I no cóż, no... Czy tam jest tylko tych dwóch gości? Tak. Zejdźmy sobie może tędy. Ja to pokażę bliżej. No. Widać, no musimy się wybić tak naprawdę na samym tym. 10 tysięcy dusz. Czy ja mam zaryzykować i pokazać? Może niekoniecznie. Zróbmy sobie na razie tutaj te przejście. Zróbmy sobie te przejście. Oczywiście.
Tu też zginąłem, pamiętam jak dziś. Także to nie jest tak, że żeśmy tutaj. Może zagrujmy go, wiecie, zagrujmy go. Nie chcę tu ryzykować już. To jest naprawdę końcówka. Aha. A to trochę halo, niesprawiedliwe chyba mi się wydaje. Do czego to ma służyć? Żeby nas denerwować, tak? Żebyśmy po prostu tutaj zginęli na sam koniec i tyle, no bo inaczej tego nie mogę nazwać. Ja go łukiem, słuchajcie, tak? A ich dwóch od razu przyleciało, no. Do samego końca trzeba się pilować. Słuchajcie, gdzie byśmy nie szli, czyha tu dla nas naprawdę. Tam jest znajdźka na dole, tędy można po nią zeskoczyć, ale można też po nią iść. I ja proponuję ten drugi sposób, żeby po nią przejść później. Dlaczego? Dlatego, że można spaść przy tym i zrobić sobie kuku. I nie chciałbym tego teraz zrobić. Można tutaj zeskoczyć, słuchajcie, ale nie proponuję i nie polecam na pewno. Przejdźmy sobie. Żeby coś wam pokazać, bardzo ważną rzecz moim zdaniem, żebyście zobaczyli, dlaczego wybrałem tę drogę, a nie inną. Gdzie idziemy? Zaraz zobaczycie, gdzie idziemy. Jak ciężka to by była droga. Gdybyśmy się zdecydowali po prostu podążać nią. Zobaczcie, słuchajcie, gdzie jesteśmy? W głębinach u szczurków. Ja wiem, że fajnie to się zamyka wszystko, ale teraz sobie wyobraźcie, że macie tą drogę pokonać tutaj po tych głębinach, tędy sobie idąc i dojść do ogniska tamtego. Życzę powodzenia, naprawdę. Dla wytrwałych. Może ma coś ciekawego dla nas, nowego. No, słuchajcie, no, strzały możemy kupić, wiecie co, bo tych strzał jest u nas mało. Zwykła strzała. Też chyba zwykłe miałem, tak? Kupimy tam ze 111, to nie ma różnicy, to jest bardziej do agrowania, służy nam i do innych rzeczy. No i co, słuchajcie, no. Mógłbym, gdybym był przy ognisku, tam jest jakaś znajdźka. A, to jest ta, o której mówiłem, tak? To jest ta, o której mówiłem. Zaraz ją sobie zbierzemy jeszcze. Mógłbym uznać Blighttown za miasto zarazy przeklęte, za zakończone, o ile bym był przy ognisku na dole, tak? Jeżeli to ognisko na dole byśmy osiągnęli, nie spadli gdzieś głupio, no to niewątpliwie byłby to całkiem przyzwoity wyczyn, uważam. Tak? Teraz tak. Tu co, tu pewnie rzucił Super Wido, tak? Teraz, no widzicie, tu można. Też to odbije. Możemy wykonać skok. Musimy jeszcze wpaść na tamto najlepiej. I tam sobie dalej zeskoczyć. To jest to dosyć skomplikowane. Ja nie zamierzam aż tak ryzykować. Są ludzie, którzy naprawdę wyczyniają, skaczą, raszują, cudują na potęgę w tej grze. I chwała im za to wielka. Ja jestem trochę starszego typu, a że mam drabinę do dyspozycji, to po prostu z niej skorzystam, tak? No po co mam? Tak naprawdę, mówię, mógłbym zaryzykować, pokazać, bo można, ale
No nie chciałbym tutaj zginąć. Mam te 12 tysięcy dusz, słuchajcie, kilka człowieczeństw. No, wracać się tutaj i walczyć z tymi umowami od nowa, bo musiałbym niewątpliwie. No, nawet nie chcę myśleć. No. Mógłbym potrenować te skakanie. No tak, kordzi mnie tam skoczyć do tej znajdki, no ale no kurczę, jak mi nie wyjdzie i zdechnę jak pies, no to będę się musiał tutaj wracać, tak. I po co te nerwy? I cały ten obraz w miarę dobrze załatwionego Blight Town, no zejdzie gdzieś na dalszy plan tego jednego nieudanego skoku, bo przepraszam najmocniej, bo słuchajcie, no co, no... No jak nie wyjdzie? Lajto, tak jak mówiłem, no jest tu coś, jakaś broń, tak... skoczyłem, nieźle, zaryzykowałem, niepotrzebnie, zaufajcie mi, to jest... prosty mieczostory, szukamy w ogóle, żeby było wiadomo, po co to ryzyko podjęliśmy tutaj. Aż mi serducho zabiło, wiecie? To jest chyba to, tak? Tak. To jest, słuchajcie, rodzaj takiej katany chyba. Skaluje się z ręcznością. Całkiem niezła jest to broń, nie mówię, że jest jakaś zła, no ale skoro my poszliśmy w siłę, no to bez potrzeby tutaj skakać było po nią, tak? I podejmować to ogromne ryzyko. Jeszcze coś tam jest, cały czas mnie to kordzi. Dlaczego to nie zostało zebrane przeze mnie? Czy ja mogę tu zeskoczyć? Tu na pewno nie mogę zeskoczyć, bo zginę na 100%. Tu mogę zaskoczyć. Tam coś trzyma ważnego. Jak ja mam tam zejść do niego? I tak tam będziemy schodzić powolutku. Nie wiem, dlaczego ja tego nie zebrałem. Tak naprawdę. To jest jakoś tam. To jest jakoś tam, słuchajcie. Dobra, zejdźmy sobie tam jeszcze. Jak nam się uda w ogóle, jak my tam możemy zejść w ogóle. Nie chciałbym tu spaść jeszcze. No, Holender. Tu spadniemy na pewno, tu spadniemy na pewno. Musimy jakoś się dostać na dół. Jak się mamy dostać na dół? No jasne, ciasto. I no chciałbym to jeszcze. I tak musimy tutaj troszeczkę w tym kierunku się posuwać. Czy tu trzeba koniecznie zeskoczyć? Czy tu nie ma innej możliwości po prostu dotarcia tam, jak tylko wykonanie tego skoku? No to wygląda. No tak mi tutaj... Słuchajcie, no. No i co? Nie ma sensu, no Blight tam zostało, słuchajcie, załatwione. Ja sobie poza wizją pomęczę się, wrócę sobie po te dusze. Czy mi się udaje odzyskać? No to ja już wam to pokażę. No cóż mam powiedzieć, jeden skok się udał, myślałem, że drugi się uda. Pewnie tam jest, leży jakaś dusza wielkiego wojownika albo coś, jakaś rzecz warta 50 tysięcy dusz, a ja zostawiłem tam 12,5 człowieczeństw. Tak wygląda chciwość w tej grze i pazerność na znajdźki. No ale jest to też element. No słuchajcie co, Blight tam mamy załatwione. Mówię, ja sobie poza wizją wrócę tam. Postaram się te dusze odzyskać.
Nie wiem, czy będę próbował jeszcze raz zebrać to znajdźkę, powiem szczerze. I w następnym odcinku no, ruszymy już na Wiedźmę Quelaag, tak, żeby sobie tutaj tego bossa zrobić i uderzyć w drugi dzwon. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Całkiem niezły uważam, pomimo tej śmierci ostatniej, to poszedł całkiem. No i wszystko. Cześć, na razie, do usłyszenia, trzymajcie.